Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley, zapraszam do szóstej części, czy też szóstego odcinka, zagrajmy w This War of Mine. O, co za noc. Tak, jak każda inna. Wróciliśmy ze szkoły, gdzie odebraliśmy wszystkie deski, chyba całą szkołę opróżniliśmy do końca, przynajmniej jeżeli chodzi o miejsca, z których nie musieliśmy kraść. Szybkie rozeznanie, albo może ty się połóż, łóżek mamy sporo. Marin widzę, że ledwo co sobie kawę nalał, więc może dam mu chwilę, chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Zobaczmy, ile mamy tutaj elementów, co było nam potrzebne w ogóle, żeby jakoś tutaj się rozbudować. Przede wszystkim widzę, brakuje nam części. Adam podpowiadał w komentarzach, że wybudować jeszcze jedną pułapkę, że zbierać więcej miejsca. Niestety, o ile się nie mylę, pułapka potrzebuje 8 części, a te części są w tej chwili na wagę złota. O, widzę, że tutaj ktoś nie nastawił wody do końca, więc robimy to dzisiaj. No dobra, Marin, koniec picia kawy. Tak, Kameleoli podpowiadał też, że postawić już piecyk. No mamy 19 stopni, mam nadzieję, że ta pogoda jeszcze się w miarę długo utrzyma tak dobra, o może tak. No i tutaj patrzymy w radio i tutaj też Kameleoli podpowiedział z jedną rzeczą. Mianowicie tu doszła nam nowa informacja. Tytoń i papierosy są obecnie wykorzystywane jako waluta w Pogoren. Jednakże ich zapasy topnieją. Co się stanie, gdy się wyczerpią? Czyli mamy informację, że fajnie można handlować. No i tu doszła właśnie Kameleoli, podpowiedział, że tak naprawdę możemy stroić to radio, o czym nie wiedziałem do tej pory. O, tu możemy uruchomić muzykę klasyczną. Tutaj właśnie mamy informacje na temat pogody, czyli wiemy, że będzie ciepło, bezchmurnie, czyli piecek nam jeszcze niepotrzebny. Coś tutaj jeszcze łapało? To coś słabo. I w tę stronę już więcej pokrętło, nic nie ma. O, dzień 11, tutaj ludzie przeczesują ulicę i opuszczają domy, szukając czegokolwiek, co można zjeść, spalić lub sprzedać. Jeśli do miasta szybko nie dotrze pomoc, sytuacja będzie katastrofalna. I jeszcze tu coś jest, czy to samo? To samo. No właśnie, czyli my wracamy do naszych normalnych informacji, a muzykę zostawimy tą, którą domyślnie twórcy tu nam zafundowali. Tak, niektóre kawałki kojarzą mi się, ten może nie, ale jeszcze tam jest jeden na gitarze. Mocno kojarzy mi się z grą The Last of Us, gdzie właśnie też podobnie sobie tam na gitarce pogrywali. No dobra, dzisiaj jest dzień karmienia Marina i naszego szybkiego biegacza Pawła, który już by swoją drogą mógł wstać, bo nie ma powodu, żeby leżał w łóżku. Jest zdrowy, jest wyspany, co aż dziwne, że sam nie wstał. Dobra, Marin, ty zajdziesz jeszcze do warsztatu, zobaczyć, co nam by było ewentualnie potrzebne. I szybkie rozeznanie. Też zauważyłem, że podczas renderowania, że jeżeli ktoś ma podejść do naszych drzwi, to zazwyczaj dzieje się to koło godziny 10. Jeżeli koło tej 10 będzie spokój, czyli tak teraz, powiedzmy do 11, to znaczy, że już nikt dzisiaj u nas nie zawita. Szkoda, bo czasem by się przydał jakiś handlarz. Zobaczmy, co tu byśmy mogli wybudować. No kiedyś trzeba by było pomyśleć też o ogródku ziołowym, bo jego jeszcze nie mamy z tych wszystkich rzeczy. No problem z tą pułapką, tak jak mówiłem, 8 elementów mamy tylko jeden. Tak samo drzwi potrzebują te elementy, jak i drobiazgi. Zresztą rzeczy jakoś sobie poradzimy. No i piecyk na koniec, ale póki co jeszcze nie stawiam z tej racji, że jest ciepło i zapowiadałem, że raczej będzie ciepło cały czas. Zobaczę, może tutaj można było już jakiś tam alkohol wydestylować mocniejszy. No, krótka przerwa na kolejny rozdział. Dobra, niech poczyta książkę, to przynajmniej powinien być bardziej zadowolony. A, tylko że do alkoholu nam potrzebny jest właśnie filtr. I teraz pytanie, ale chyba każdy tyle samo jest w stanie zrobić. To już Bruno wiele nie pomoże, żeby było taniej. Bo tak jak mówiłem, to zmniejszenie to jest gdzieś tam o 20-25%, coś takiego. Postać, która ma jakąś umiejętność, więc jeżeli są trzy rzeczy, no to z tych trzech rzeczy nie zejdziemy. Co najwyżej z czterech możemy zejść na trzy w tym przypadku. Tak, jakby filtr miał cztery, to Marin by mógł go wybudować za trzy drobiazgi, a pozostali by budowali za cztery. Ale jako, że jest trzy, to wykorzystanie tutaj Marina w tym celu nic specjalnego nie daje. Dobra, może wezmę filtr. Zresztą nam czysty alkohol też jeszcze niepotrzebny. Mamy bimber. Pomyślimy nad tym wszystkim. No właśnie, o Bruno. Bruno, gdzie jest Bruno? Bruno śpi, niech on dochodzi do siebie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli go wtedy jakoś specjalnie tam...
leczyć. A, i Kamela też podpowiada, że rozbudować warsztat, tylko myślę, że rozbudowanie warsztatu dałoby nam tyle, że moglibyśmy robić, no właśnie, kamizelki kuloodporne, hełmy i może napełniać łuski prochem. Na chwilę obecną nam to niepotrzebne. Broń już możemy naprawić na pierwszym etapie ulepszenia, tylko znowu brakuje nam elementów broni. To kolejny taki bardzo deficytowy towar, niestety. Okej, to ja jeszcze tu może jeden filtr zrobię. Oni i tak nie mają nic lepszego do roboty, więc niech tam sobie ten pośpi. Jeszcze jeden filtr. Chociaż trochę szkoda tych drobiazgów, no ale na pewno przyda się do nastawienia no tutaj wody i jeszcze myślę nad tym alkoholem, że go przefiltrować. No dobra, zobaczę. W sumie to nawet bardziej się chyba opłaca, bo z jednego bimbru robimy dwie butelki alkoholu. No co prawda poświęcamy dwa opały, jeden filtr, ale mimo wszystko to jest... no chyba się opłaca. Tak też więc zrobimy przynajmniej z jedną butelką bimbru. No i później nastawimy jeszcze wodę i chyba tyle co na dzisiaj, bo widzę, że szczury się nadal nie złapały, zwierząt nie mamy. I tutaj też nic nie wybudujemy, bo brakuje nam przede wszystkim części tych kół zębatych. W związku z czym też jest plan taki, że dzisiaj wybrać się tam, gdzie tych części mogłoby być dużo. O, dobra, podnieś. A może niech tutaj leży, jakby mieli złodzieje przyjść, to oni stąd nie zabierają chyba. Jest też kwestia właśnie, moim zdaniem to jest trochę wada tej gry, że uruchamiamy grę i tak naprawdę jesteśmy rzucani od razu na głęboką wodę. Sami musimy dochodzić do pewnych rzeczy, tak jak na przykład z tym radiem. No, myślę, że do końca gry bym nie doszedł do tego, że można tam było kręcić... Aha, to jeszcze tu nastał, znowu była ta sama sytuacja. Że można kręcić tym pokrętłem i coś tam zdziałać. Nie, pewnie bym do tego nie doszedł. A ciekawe, co się stanie, jak tu na duszę? Cierpliwości, dobra, to mnie pouczył po prostu. No dobra, i z wami się żegnam, na ten dzień już i tak niewiele godzin zostało. I widzimy się w nocy. Poszukamy miejsca, gdzie tych części mogłoby być najwięcej. No i mamy noc, czyli dla nas dość ciekawy czas, gdzie możemy szukać zapasów. Wszyscy, tak, może Marin albo Paweł niech czuwa, bo Marin będzie jutro pracował. No i Bruno koniecznie niech śpi w łóżku, niech się w końcu wyliże z tych ran. Teraz tak, Marco, patrzymy, gdzie to niewielka kamienica, części dużo, hotel części dużo, szpital części bardzo dużo, więc wygląda na to, że chyba szpital nas najbardziej interesuje. Tutaj jest jedynie jedzenie i leki. No przy czym tuż wszystko, co mogliśmy zabrać, tak nie kradnąc, zabraliśmy. No i to jest właśnie całe niebezpieczeństwo, że tu może być części bardzo dużo, ale one mogą być gdzieś pochowane, tak żeby je kraść. To jest co prawda szpital, ale z drugiej strony myślę, nie będę brał tutaj żadnych rzeczy takich, żeby typu wytrych, żeby tam się włamywać do szafek, aż tak nie będę im rozrabiał, ale z tej racji, że to jest szpital, no przydałoby się tutaj nie kraść, ale z drugiej strony, o, zrobię tak, będę kradł, tak, okej, zawiorę to. No, chociaż drewno mogę zostawić. Może nie tyle, że będę kradł, ale przeszukam wszystkie rzeczy w celu znalezienia, no właśnie, części. Dobra, nie rozrabiam. Jeżeli się okaże, że gdzieś mają schowane na przykład części, sobie je tam pokładali, no to zabiorę. Biorę też ewentualnie, przynajmniej z tych prywatnych rzeczy, no to mogę zabrać też puszki. No ogólnie jedzenie... Jedzenie chcę im zostawić w spokoju, nie będę im kradł jedzenia. Jeżeli... no i leków nie będę kraść, no bo to szpital. Dobra, póki co zbieramy drobiazgi i patrzymy, co tutaj jest dalej. Może się okaże, że tych części jednak jest dużo, tak o. Tu możemy handlować... nie mam nawet co na handel. Chociaż mogę zobaczyć, może jakieś części by były na handel. Dobra, o, ale ty tak nie biegaj, jest pan pacjentem. No właśnie, to jest też kwestia, że o... O, i mamy jakieś koła zębate, więc może obejdzie się bez zbójeckiej kradzieży. Zaraz zobaczę. Tu są jacyś pacjenci, nie chciałbym tutaj nigdzie... O, nie, bierz, tu ktoś chodzi. Pielęgniarka, by się mogło okazać, że...
nas złapała na gorącym uczynku. O, tu widzę, że robi się tego dużo. Ja może znowu na początek gry zaraz zaniosę. Zachowuj się, jesteś w szpitalu. No, co jest nie tak w zbieraniu tutaj rzeczy? No dobra, tu zobaczę. Ja potrzebuję części. Jest pan pacjentem? Nie, i właśnie, nie wiem, czy powiedziałem, że gdybym był na przykład ranny... O, marchewka i to bez... bez przeszukiwania prywatnych rzeczy. A, tak, i jeżeli byłbym ranny, to te pielęgniarki mogłyby mnie właśnie też... no mi pomóc. Dobra, teraz ostrożnie. Tam ktoś jest tu za drzwiami, więc... O, mamy części, tak mówiłem, w prywatnych rzeczach jest też kawa. I tytoń. Dobra, kawa. Nie. Chociaż kawy chyba nie mamy. Dobra, ale póki co zabieram tylko części. Później będziemy myśleć. Zresztą muszę wrócić na początek. O, może tędy. Muszę wrócić na początek, odłożyć te wszystkie rzeczy i. Dobrze. No i nie dokończyłem. No i właśnie moglibyśmy na przykład Brunes lekko ranny przysłać go tutaj i on by mógł być zostać opatrzony. O, dobra, w końcu to powiedziałem. Okej, nie zadzieram z tobą. Tutaj może sobie odłożę na tej. Dobrze. Póki im nie podpadłem, to mogę na szczęście chodzić sobie w miarę bezpiecznie. Na pewno drobiazgi tu odłożę, a zostawię sobie sloty na pozostałe rzeczy. Zobaczymy właśnie, przyjrzałem te wszystkie? Stan pacjenta powinna sprawdzić. O, widzę, że nasz tutaj ochroniarz poszedł sobie. Więc ja mogę zobaczyć, czego on tak tutaj skrupulatnie pilnuje. Mam taką nadzieję. Tu jest dosyć niefajny teren, bo muszę tu patrzeć prawo, lewo. O, właśnie, tego... O tym myślałem. Może jednak kawę też zabiorę. Z tej racji, że no właśnie, kawa jest teraz deficytowym towarem. No i... O, zostawiam, obiecałem, że zostawiam leki, składniki lekarstw. Dobra, na chwilę obecną zabiorę też i składniki lekarstw, bo one się pewnie tu nie przydadzą nikomu. Natomiast leki na pewno się jeszcze mogą przydać. Tu muszę uważać prawo, lewo. Tu ktoś chodzi. Niedobrze by było, jakby ktoś nas... O, bardzo ładnie. Puszkę zostawiam. To obiecam zostawiać. Tytoń domowej roboty też zostawię. Tak, nie chcę znowu wszystkiego ukraść, co tutaj tylko jest. I teraz się zastanawiam, czy jak... O, ktoś tu schodzi na dół. Dobra, bo chciałem jeszcze do tej szafki zajrzeć. Nie zajrzałem. Teraz tak, zobaczmy, co jeszcze. Może gdzieś jeszcze jakieś części się kryją. O, tu była kawa, chciałem ją zabrać teraz. Ale za to ten gościu tu wyszedł. Mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli wejdę sobie. Zamknę drzwi. I zobaczę, co tu leży. Dobrze, że ci pacjenci są tacy nieruchliwi, śpią. O, ja sobie tu za kotarką zobaczę. Może jeszcze jakieś części. Puszkę zostawiam, ale nawóz zabiorę, bo z nawozu oni tak nic nie zrobią, a my możemy coś jeszcze tutaj... zdziałać, mam nadzieję. I nawet później przenieść. Tak. Nawet później możemy... O, dobra, to zamknij drzwi, a ja sobie zobaczę. A, tu już ktoś wraca. Dobra, no to dla jednej kawy nie będę ryzykował. Coś jeszcze tu gdzieś jest? Już chyba nic więcej nie mogę specjalnie zabrać. Dobra, tu nic nie ma. Tu widzenie jest jakieś coś do przeczytania. Może mogłem też zobaczyć. Jeszcze u góry widziałem jest jakieś jedno piętro, więc wymień to, będzie ci wygodniej. O, a nie, dobra. Dobra, tę jedną kawę zostawimy i tak, jedną już zabraliśmy. Nie ma co być takim zbójem, co kradnie personel z kawy. Zresztą pielęgniarce to powinno się kawę zostawić za pomoc, a nie zabierać jeszcze. Dobra, weźmiemy deski. Fajnie mówić, ale my ochroniarzowi zabraliśmy kawę. Ochroniarz nie musi mieć kawy. Dobra. I tak. I myślę, że powoli chyba mamy... Być może jeszcze tu widzę coś jest. Nie wiem, czy tu zaglądałem, czy nie, ale to jest za dużo ludzi dookoła, żeby w ogóle tutaj
Chyba, że te drzwi zamknąć, a ta pielęgniarka by gdzieś poszła. To wtedy by można było jeszcze spróbować, ale zobaczymy, co jest u góry. Kwestia jest tego typu, że chyba w miarę rzeczy, co chcieliśmy, to pozbieraliśmy. Najwyżej jeszcze następnej nocy wrócę do szpitala zobaczyć, co tutaj mają, co tu się kryje. Tu widzę, jeszcze tu coś jest. Tu wszystko by można było kraść, ale tutaj, o właśnie, tutaj jest jakiś gość, który tego wszystkiego pilnuje, więc nie ma co. Mam nadzieję, że nie będzie traktował jako głupie przeszukiwanie tutaj rzeczy. Okej, jest mięso. Czyli mięso się przyda, mamy też drobiazgi, mamy drewno. Moglibyśmy nawet wracać z tym. Ta kawa w sumie mogła ją zostawić. Dobra, to ją gdzieś tu zostawię, zostawię ją tu na dole. Uciekam, obserwuj mnie. Nie mamy już czasu za wiele. Być może tutaj, albo wejdę jeszcze tutaj. Nikogo nie ma na piętrze. Dobra, czas się stąd zmywać. To jeszcze zobaczę tutaj, co jest. O, chociaż ta pielęgniarka tam siedzi. Dobra, ale są części. Bardzo dobry pomysł był, żeby tu wejść. Są też diody. Zostawimy w zamian za to drewno. Je możemy znaleźć w wielu miejscach. Dobra, i czas się stąd zmywać. Pielęgniarka nas nie zobaczyła. Jeszcze zobaczę. Dobra. Nie wiem, czy ten czas... Dobra, czas lecieć. Nie chcę sprawdzać tego, czy my do 5 możemy biegać, czy do 6. O! A! Zdążył, wrócił. Bym musiał raz zobaczyć, czy... Chociaż no właśnie, to jest znowu ryzyko, no bo... Chyba, że podpowiecie mi w komentarzach, czy możemy biegać do 5, czy do 6, to by było dość pomocne. No bo tak jak dzisiaj wróciliśmy, mogliśmy gdzieś jeszcze tych części uzupełnić tam na maksa ten slot. No tak, no dobra, ale mamy za co teraz budować. Zobaczymy, czy czuję się jakoś winny z tej racji, ale nie, wygląda na to, że nie. Czyli jeżeli nie kradniemy jedzenia i leków, to wygląda na to, że nie wpływa to aż tak negatywnie na naszych tutaj, na nasze postacie, tym bardziej jak jeszcze nie zostaniemy na tym przyłapani. Czyli dobrze, czyli myślę, że całkiem fajnie ta noc minęła. Aż... Tak, dobra, to ja najwyżej tędy raz na co 3-4 dni sprawdzał, co tu się dzieje. Okej, to po dzisiejszej akcji je Bruno, kucharz. I w sumie Marco do tego śpi, a Bruno jeszcze ugotuje nam kolejne 4 posiłki, bo mamy marchew, czy też warzywa. O, widzę, że tu już nasza pułapka, czy też klatka na szczury zadziałała, więc możemy iść tam sprawdzić też. Może Marin pójdzie, Marin je jutro, więc nam nie podbierze tych szczurów. Okej, okay. I Bruno. Tylko tak, czy mamy tyle wody? Na szczęście mamy. Okej. To rób kolejne 4 posiłki na kolejne dni. I trzeba by było pomyśleć, co tu dalej. Mamy teraz dużo elementów, żeby coś wybudować. Rzeczywiście druga pułapka mogłaby być niezła. Tym bardziej, że chyba 4 dni potrzebowaliśmy, aż coś się tu złapało. Od razu nastaw na kolejną noc. Właśnie, co to wymieniać? Może mięso na mięso? Może ten nawóz cały się jeszcze przyda do czegoś? Zobaczymy, dobra, ale póki co nastawiam nawóz. Niech tak będzie. Marin już może iść tutaj powoli do warsztatu, a Bruno zrobił, co miał zrobić na dzisiaj. Kładzie się spać dalej. Nasz przeszukiwacz też się kładzie. I dumamy, co tutaj właśnie zaraz, co tu dalej można wybudować. Na drzwi nam, aha, brakuje drobiazgów. Dzisiejszej nocy będziemy szli po drobiazgi, więc jutro postawimy drzwi. Mamy rzeczywiście na następną klatkę, tylko znowu nie chciałbym... Właśnie te części, one są dość potrzebne, że w którymś momencie ich nam nie zabrakło, ale z drugiej strony klatka jest całkiem niezła, żeby zbierać te mięso. No dobra, jeszcze jedna klatka myślę, że nie zaszkodzi. Tutaj jest 6 części, a tam w szpitalu chyba zostawiliśmy trochę. Mam nadzieję, że w nowych lokalizacjach też coś znajdziemy, a im szybciej zaczniemy łapać kolejne zwierzęta, tym lepiej. Tylko się zastanawiam, czy dalej to robić w piwnicy? Może gdzieś ją gdzieś tu postawić, nie wiem, o, może tutaj w warsztacie będzie blisko przynajmniej.
I zobaczymy. O, czy ja tej klatki... Dobrze, całe szczęście. Myślałem, że tą klatkę postawił Bruno i straciliśmy niepotrzebnie dodatkowe rzeczy. Dobra, i mamy znowu godzinę 11 i kolejną noc nikt nie przyszedł nowy, więc wygląda na to, że dzisiaj będzie spokój. To jesteś zmęczony, to się połóż może. W sumie, aha, bo ty pilnowałeś domu. Dobra, to przyda się, żebyś popilnował jeszcze jedną noc. A Marina wybuduje filtr. Nawet może dwa. Nie, filtry są tutaj. No właśnie, tylko znowu tych drobiazgów nam będzie brakowało teraz. Póki co jeden filtr, go zawsze można zrobić, jak będzie potrzebny. A tak, żeby nastawić tutaj całą naszą aparaturę do zbierania wody. Okej, zaczyna to wyglądać... A, właśnie, nastaw od razu klatkę. Zobaczymy, która szybciej zbiera. W tym samym dniu nastawiona. Zobaczymy, czy wyższe piętro jakoś lepsze będzie, tak. Nam się będą tylko tutaj te koła kręcić. Ale okej, to nie jest problem. Jeszcze patrzę, co tutaj na szybkiego można było zrobić, ale chyba wszystko już mamy. Dobra, nastaw wodę. Jeszcze zastanawiam... tutaj trochę pechowo z tym warsztatem metalowym. Będę musiał teraz tak odbliżać, przyciągać, jak będę chciał coś tu zrobić. Ale właśnie, w tym warsztacie też ma dylemat. Mamy mało tych elementów broni. I też nie wiem, czy coś tutaj da radę zrobić. Dobra, mamy kawę dla naszego kawosza. Bruno by musiał mieć jakieś papierosy chyba, ale... Poszukamy następnej nocy albo coś, nawet samemu skręcimy, tam zrobimy. Dobra, i to tyle, czyli widzimy się nocą, chyba że coś się jeszcze wydarzy. Okej, kolejna noc. I znowu idziemy chyba do szpitala, żeby nie było takiej sytuacji, o której mówiłem wcześniej, że zostawiliśmy tam część rzeczy, one poznikają. Właśnie nie wiem, czy to się też nie dzieje tak po odwiedzeniu pewnej lokalizacji, że tak się zmienia. Zresztą robi się trochę bieda z naszymi lokalizacjami, bo został jeszcze hotel i niewielka kamienica po szpitalu, czyli później, a nie wiadomo kiedy tu się skończą te walki. Chciałbym odwiedzić też te miejsca, bo na pewno kryją w sobie wiele ciekawych rzeczy, no ale dobra. Patrzymy, Bruno z racji, że jest ranny, śpi. Marin jest głodny, czyli śpi. Paweł szybko biega, jest też głodny, ale on może czuwać. Tym bardziej, że nam się za dnia nie przyda. Dobrze nawet mieć taką jedną postać mało przydatną. Może gdzieś w jakiejś innej misji się przyda jego umiejętności, a my wracamy tutaj szukać zapasów. Materiały dużo, jedzenie niewiele, leki niewiele. A co się z naszymi kołami? Ja nie zostawiałem tam chyba kół. To niedobrze może, że wydałem. Byłem w 100% przekonany, że odłożyłem też koła, ja tam chyba odłożyłem tylko te drobiazgi. No dobra, idziemy teraz, przeszukamy wszystkie miejsca, gdzie nie musimy kraść. Będzie też przyjemniej pewnie chodzić. Drewno. No może wezmę te dwie deski. O, mogę tutaj wejść. Mogliby jakiś taki bonus ukryć z tej racji, że znalazłem to miejsce. Jakoś tak fajne coś. I drobiazgi. No dobra, drobiazgi się przydadzą i też deski. Nieźle. Podoba mi się te wszystkie, ta budowa tych poziomów, leveli, czy jak to nazwać. Naprawdę ktoś się nieziemsko postarał, żeby każda lokalizacja miała taki swój urok, tak to można określić. Więc to jest fajna sprawa. O właśnie, my zostawiliśmy tutaj te drobiazgi, które na pewno się nam też przydadzą. Deski może zostawię. I zobaczymy, czy... Nie mam takiego... Nie wiem, dlaczego ci ludzie są tak strasznie bojowo do nas nastawieni. Być może... ma jakieś domysły, że to my mu zabraliśmy kawę wczorajszej nocy. Dobra, tu wszędzie są deski. Deski mnie specjalnie nie cieszą, nie są mi aż tak... Chociaż powoli też się robią potrzebne. No właśnie to jest problem z deskami, że naprawdę szybko je tracimy. To jest jakaś szafka, ale przypuszczam, że tam to by się wiązało z kradzieżą. Dobry wieczór. Na handel przyjdziemy, jeżeli Bruno się nie wyliże, no to przyjdziemy do ciebie na handel. Tutaj, aha, tylko tu bym nie chciał ryzykować, bo tu ktoś śpi. A to jest zawsze hałas, ta ręka. Części już nie mamy, części już nie ma w szpitalu, więc tak naprawdę to jest duże ryzyko, że nic ciekawego byśmy tam... Chociaż może jakaś marchewka, coś. Zobaczę. Póki co zbieramy drobiazgi na
Na budowę tu chyba zaglądałem. Tu nawet teraz by było głupio zaglądać, jak to jest. Pielęgniarka ma nas na widoku. To wszędzie tylko deski. Podobna wyprawa do tej takiej, co mieliśmy w szkole ostatnio, gdzie zabraliśmy tylko drobiazgi i deski. Tylko z drugiej strony tego nam potrzeba, nawet bardziej od desek potrzebuje drobiazgów. Ale póki co też zabieram i deski. Tu jest coś, ale to wygląda jak jakieś prywatne pomieszczenie, więc nie będę tam wchodził. Chociaż otworzę drzwi, chyba nikt nie będzie mieć przeciwko. Nie, tu jest tylko kradzież. Przypuszczam, że leki w takim miejscu, więc zamkniemy. Leków im nie kradnę. Mówię, już dzisiaj kraść nie chcę ryzykować. W ogóle nie chcę psuć humoru też naszym postaciom. Z tej racji, o, tu bym mógł tę kawę zabrać, co było, ale chyba nie ma sensu już. Mówię, nie wiem, czy to też mimo wszystko nawet taka pojedyncza kradzież danej nocy, czy nie wpływa negatywnie na nasz nastrój, więc po co go psuć. Dobra, i nie ma więcej miejsc, gdzie byśmy mogli... Zobaczę, chyba ten się nie oburzy, jak sobie przeczytam, co tutaj jest za papier. Może się okaże, że jest coś ciekawego w tym miejscu. Tym bardziej, że tu nie ma drzwi, więc chyba nie ma nic przeciwko. Fragment raportu o stratach wskutek ostrzału. Chirurgia ogólna, 3 zabitych, neurologia, 2 rannych, neurologia w miarę okej, pediatria, 32 zabitych, ojom 9. Wygląda na to, że największe straty poniósł oddział pediatrii. To znowu myślę, że to jest taka... od strony twórców gry taka zagrywka na naszych uczuciach, czy też emocjach. Z tej racji, o ile się nie mylę, pediatria to jest lekarz dziecięcy, jak gdyby, od spraw dzieci, czyli wygląda na to, że najwięcej zginęło dzieci podczas tego strzału i to też jest takie chyba zwrócenie uwagi na okrutność, na okrucieństwo wojny, może w ten sposób, tak mi się wydaje. Zresztą w wielu miejscach nam to twórcy tutaj pokazują. Jeszcze w sumie nie byłem w tym pomieszczeniu, przynajmniej tworzę. O, a ty za co chcesz się wymieniać? Za 4 przedmioty? Rzeczywiście, on chyba na darowiznę liczy. Po co pan zawraca głowę? Co tutaj mamy? Tutaj raczej są też prywatne rzeczy. Nie chciałbym, mówię, żeby... Dobrze, oj. A, bo się tak szybko obruszył. Nie, tak, tu wszystko, jeżeli byśmy chcieli, to tylko zostaje kradzież. Nas już kradzież szpitala nie interesuje. Tym bardziej, że zabraliśmy chyba w miarę wszystko, co trzeba było. Jedyne co, to deski jeszcze gdzieś tam zostały. Ale po deski tutaj nie wracamy. No dobra, czyli kolejny taki sprawny, powiedzmy, krótki odcinek, ale ma to swoje plusy, bo ja mogę szybciej go obrabiać. O, a ten jak się tam rozłożył na koniec pajacyka. Szybciej obrabiać, szybciej go wrzucać też na kanał. No i myślę, że też przyjemniej być może się ogląda, jak to ma tak około 20-25 minut. No dobra, czyli dzień 13 szczęśliwy, mam nadzieję, będzie. Ale w tym miejscu już się żegnam z wami i do zobaczenia wkrótce. Trochę tu znów pobudujemy. O, zaatakowano nas, ale na szczęście nic się nie stało z tego, co widzę. Znów pobudujemy, bo mamy pełno elementów, dużo desek, trochę kół zębatych, no i tych fajnych tu części elektrycznych. Będziemy szaleć, jeżeli chodzi o kraftowanie. A tymczasem żegnam się z wami, grał z wami Korle i do zobaczenia już niebawem. Hej!